Nie? Teraz chciałbym zapowiedzieć siebie, tak? Maciej Nowicki, Fundacja Watch Healthcare, prezes HTA Audyt, na temat jak poprawić dostępność do szczepień ponadstandardowych w Polsce, jakie widzimy konieczne zmiany systemowe. Proszę Państwa, otóż przygotowaliśmy w zeszłym roku opracowanie na zlecenie organizacji CESTAK. Przygotowane to było z grantu firmy GSK. Raport jest osiągalny w całości na stronach internetowych CESTAK-u. Także dzisiaj główne tylko wyniki naszych prac tu chciałem zaprezentować i serdecznie zapraszam na strony internetowe, gdzie całe opracowanie jest osiągalne. Celem opracowania była ocena rozwiązań systemowych dotyczących finansowania immunizacji czynnej i niektórych metod immunizacji biernej i przedstawienie możliwości poprawy dostępności do tych świadczeń w Polsce. Analiza polegała na, to nie jest ta prezentacja, bo w tej prezentacji do Unii Europejskiej zaliczono Australię. Proszę Państwa, a więc ta analiza obejmowała przejrzenie systemów refundowania systemów szczepień w Australii i wybranych krajach Unii Europejskiej. Więc Holandia, Wielka Brytania, Litwa, Węgry, Niemcy, Francja, Włochy. I dokonaliśmy tam również porównania sposobu finansowania immunizacji, organizacji do dostępu do świadczeń, a także zakresu rekomendowanych szczepień ochronnych oraz wyszczepialności. Na podstawie tej analizy przeprowadziliśmy ocenę zasad finansowania immunizacji w Polsce na tle tych innych krajów. Także tam Państwo znajdziecie tabelę, która porównuje ten system. I zaproponowaliśmy jako wynik prac takich analitycznych, jakie powinny dojść w Polsce zmiany w systemie ochrony zdrowia w zakresie aranżacji tych szczepień w dzisiejszym koszyku świadczeń gwarantowanych. Jakie zmiany w koszyku świadczeń powinny nastąpić, aby można było w jakiś sposób efektywny zaproponować szczepienia w Polsce. Należy podkreślić, to zresztą dzisiaj wielokrotnie się przewijało, że jest część szczepień, można nazwać je jako pozastandardowe, a więc te, które są zalecane, ale nie są finansowane z środków publicznych. I tutaj można te metody immunizacji, myśmy podzielili na innowacje terapeutyczne oraz farmakologiczne. Terapeutyczne to są na przykład szczepionki przeciwko biegunce rotawirusowej czy wirus HPV. Innowacje farmakologiczne, no to przykładem tutaj są szczepionki wysoko skojarzone, to jest koniugowane. Dzisiejszy program szczepień ochronnych, tak jak wszyscy wiemy, definiuje szczepienia obowiązkowe, można najprościej, też tutaj padało takie sformułowanie, bezpłatne, a więc finansowane z środków publicznych oraz szczepienia zalecane, a więc niefinansowane z środków publicznych. I w Polsce, tak jak wiemy, jest obowiązek przeprowadzenia tych szczepień ochronnych. Dzięki temu, to jest na pewno jedna z przyczyn, jest wysoki odsetek zaszczepień wśród dzieci i młodzieży, co daje wysoki stopień uodpornienia populacji generalnej na wybrane choroby zakaźne. Szczepienia obowiązkowe, tak jak mówiliśmy, są w całości finansowane z środków, które są w dyspozycji ministra zdrowia. Z kolei szczepienia zalecane są finansowane tak zwanych z środków out of pocket, a więc przez pacjentów, przez opiekunów, rodziców, ogólnie mówiąc językiem ustawowym, przez świadczeniobiorców. Są oczywiście częściowo koszty szczepień ochronnych pokrywane przez pracodawcę, jeśli takie szczepienia dodatkowo są wprowadzane. Niefinansowane w ramach programu szczepień są właśnie te innowacje terapeutyczne i one są, często pojawia się ich finansowanie w tym, co mówiła pani Władysiuk, pojawiają się programy zdrowotne finansowane przez administracje lokalne i wówczas
rzeczywiście z środków publicznych te szczepienia są finansowane w ramach publicznych pieniędzy. Ale w większości innowacje terapeutyczne i farmakologiczne nadal są w gestii świadczeniobiorców, a więc pacjentów. Podsumowując tę fotografię dzisiejszego systemu szczepień, można powiedzieć, że szczepienia te standardowe, te są które są zalecane, dostępność do tych szczepień i realizacja ich jest bardzo dobra i system jest podobny do funkcjonującego w innych krajach. Ale jeśli już popatrzymy na te szczepienia pozastandardowe, o których dzisiaj wielokrotnie wszyscy tu prelegenci mówili, szczególnie mówimy tu o tych innowacjach terapeutycznych, to jest nadal dostęp do tych szczepień jest bardzo ograniczony i pozostaje niezagwarantowany, a system należy pod tym względem ocenić bardzo negatywnie na tle rozwiązań, które zostały znalezione w innych krajach i w raporcie przedstawione. A więc działania, wnioskiem podstawowym jest naszego opracowania, że działania w zakresie zmian w systemie finansowania powinny mieć na celu przede wszystkim opracowanie rozwiązań prowadzących do zwiększenia powszechnego dostępu do szczepień pozastandardowych. A więc w dużej mierze tych, które są zalecane, a nie są finansowane tak jak w innych krajach rozwiniętych. No to jest powtórzenie, można powiedzieć. I jakie propozycje zmian systemowych myśmy przedstawili w naszym raporcie? Przedstawiliśmy 3 scenariusze. Pierwszy z nich, też ten pomysł tutaj się powtarzał w niektórych wypowiedziach, że można zaproponować, aby szczepienia te pozastandardowe mogły pojawić się wśród wykazu leków refundowanych, które w tej chwili na drodze obwieszczeń są przedstawiane z odpłatnością 30% bądź 50%. Byłyby wówczas tak jak leki dostępne w aptekach ogólnodostępnych. Korzyścią również jest to, że podlegałyby normalnym procedurom wprowadzenia na listy refundacyjne, a więc przechodziłyby analizę w Agencji Oceny Technologii Medycznych, również przechodziłyby negocjacje z Komisją Ekonomiczną, mogłyby być ustalane, podpisywane pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a podmiotem odpowiedzialnym umowy podziału ryzyka, jeśli by tego wymagała sytuacja finansowa. No i budżet byłby przeznaczony z tego samego, nazwijmy to kolokwialnie, worka, z jakiego dzisiaj są finansowane leki, a więc ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Także scenariusz pierwszy, podsumowując jeszcze raz, a więc wykaz leków refundowanych, obok leków mogłyby istnieć szczepienia pozastandardowe. Drugi scenariusz to zmiany, które również istnieją w innych krajach, rozwiązania, zmiany, które by polegały na tym, aby w ramach funkcjonującego programu szczepień ochronnych, obok szczepień, które są zalecane, mogły być zaproponowane szczepienia rekomendowane, częściowo gwarantowane. Myśmy to nazwali na potrzeby dokumentu katalog szczepień częściowo gwarantowanych. I w ramach tego PSO byłyby te szczepienia wymienione z informacją, że do pewnego poziomu limitowego one są refundowane, a powyżej tego poziomu pacjent musi dopłacić różnicę. I to już jest kwestia drugorzędna, czy one byłyby rozprowadzane poprzez apteki, czy poprzez gabinety lekarskie. To jest najmniej istotne z punktu widzenia zaszczepienia, wyszczepienia populacji. To już jest zorganizowanie, w jaki sposób to zrobić. Oczywiście ten poziom tutaj proponujemy 30-50%, bo tak historycznie patrząc wygląda sytuacja w refundacji leków, ale mógłby, tak jak podkreślamy, również być to inny poziom refundacji w zależności od tego, jakie byłyby oczekiwane przez Ministerstwo Zdrowia osiągi finansowe, jeśli chodzi o wyszczepienie pewnej populacji pacjentów. Także drugi scenariusz to obok istnienia w ramach tego samego programu szczepień ochronnych zadeklarowana grupa szczepień z częściową odpłatnością przez pacjentów, a już
droga dystrybucji jest mniej istotna, czy to apteki, czy świadczeniodawcy. I trzeci scenariusz, również, który jest widoczny w niektórych krajach, tak jak na jednym ze slajdów pani Władysiuk pokazywała taki duży slajd, na którym były z jednej strony wymienionych 18, nazwijmy to, podkoszyków regulowanych przez naszą ustawę koszykową, gdzie była tam podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, finansowane leki, lecznictwo szpitalne i tak dalej, żeby tam w ramach ustawy koszykowej zdefiniować właśnie coś takiego, jak myśmy na potrzeby opracowania nazwali katalog szczepień dodatkowych. I tam mogłyby się pojawić również właśnie te szczepionki pozastandardowe i również mogłyby być one określone tak jak inne części koszyka. Tam są przecież i leki, tam są przecież również wyroby medyczne wydawane na zlecenie osób uprawnionych. Tam też są określone konkretne poziomy finansowania i konkretne limity. Tak samo tutaj w przypadku szczepionek pozastandardowych te poziomy limitów i wysokości odpłatności mogłyby być zdefiniowane. I byłyby finansowane w ramach budżetu ministerstwa, jak i NFZ-u. Jakie korzyści mogłyby pojawić się? Zmniejszenie występujących obecnie w Polsce nierówności w dostępie do szczepionek pozastandardowych. To jest to, o czym mówiła pani Władysiuk, że jeśli dzisiaj te szczepienia pozastandardowe są finansowane w ramach środków administracji lokalnych w różnych częściach Polski, to dziecko z przysłowiowego Pcimia nie ma takich samych szans jak dziecko z gminy Brwinów, w której ja mieszkam na przykład, bo jest program szczepienia dziewczynek 12-14 lat HPV, a już w Pcimiu nie. I nie jest zagwarantowany równy dostęp do szczepienia. Poza tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa immunologicznego w społeczeństwie poprzez zwiększenie wyszczepialności przeciw chorobom, które obecnie nie są objęte obowiązkiem szczepień ochronnych. I zwiększenie oczywiście dostępu pacjentów do nowoczesnych, obecnie pełnopłatnych szczepionek wysoko skojarzonych. Oczywiście ta część, która wynikałaby, byłaby niezbędna do dopłaty ze strony pacjentów do tych szczepień pozastandardowych, mogłaby być przedmiotem u dodatkowych ubezpieczeń komplementarnych. Jest to obszar na pewno potrzebny, który może się pojawić i powinien się pojawić, aby zapewnić dostęp do najnowszych technologii i w przypadku dostępu, dopłat do najnowszych pozastandardowych szczepień mogły być to wykorzystane środki pieniężne na pewno. Bardzo dziękuję za uwagę.